czasami tak patrzę na tą przeszłość, to myślę, człowieku, coś to odpierd***. Awantury, wyjazdy na zadymy, pijackie burdy. O wszystkim mówić nie chcę, bo nie ma się czym chwalić. To jest wręcz... wręcz to jest wstyd. To już dało do myślenia totalnie. Kurde, dość. Koniec, basta. Ciężko odpowiedzieć na pytanie, kim się jest tak naprawdę. Tomek Kowal-Kowalski, przynajmniej tak mi się do niedawna wydawało, był prostym chłopcem ze wsi. Czy może tak, muzyk weselny i tak dalej. I tak żyłem. No najlepiej to mu się zaczęło dziać, jak wygrał tą czwartą edycję Mass Bidi Music. Świat się dowiedział, że taki i taki Kowal-Kowalski w Marcinowie jest. Pojawiły się jakieś propozycje muzyczne, które absolutnie mi nie pasowały. Zrezygnowałem i jakby wróciłem do dawnego życia, także ta sława nawet przez chwilę mnie nie uderzyła. Były zaproszenia do jakichś programów, ale to wszystko trwało moment. Być może dlatego, że nie chciałem iść w te, jak to się mówi, klimaty trendy, zmienić upodobania muzyczne. Tego nie chciałem. Dlatego to szybko ucichło. Tomek Kowalski jakby mentalnie przestał już być potrzebny. A później ćpuny zajechały mu drogę, jak jechał motorem i się skończyło tak, jak jest teraz. Samego dnia wypadku całego nie pamiętam. To jest też ciekawe, bo przecież dużo się działo wcześniej, ale po prostu wiem tylko tyle, że zamiast zostać w domu z małym synkiem, to człowiek oczywiście chciał zagrać Co to nie ja i pojechałem motocyklem najpierw z kumplem do kolegi, a potem mieliśmy jechać, potem miałem dołączyć do innych kolegów motocyklistów, którzy już na mnie czekali. Po prostu przyszedł SMS, że Kowal miał wypadek i chyba tam było jedno zdanie więcej typu tam módlmy się czy modlimy się, coś takiego, no to było bardzo niepokojące. Najczarniejsze scenariusze były raczej w głowie. Warto pamiętać, że najbardziej niebezpieczne drogi to są drogi dwukierunkowe, jednojezdniowe, dwukierunkowe. Dodatkowo warto pamiętać, to jest przestroga dla młodych kierowców, że największy wskaźnik wypadkowości mają osoby, które kierują pojazdem w wieku między 18 a 24 lata. Tutaj czasami młodzi ludzie, nie zawsze, ale czasami podchodzą do jazdy samochodem jak do gry komputerowej, ale tutaj niestety jest tylko jedno życie, więc uważajmy. Podstawowe pytanie było, czy motocykl jest cały? No niestety nie był. Moja miłość. Napisał do mnie, mówił, że w sumie nigdy tego nie robił, a coś go skusiło. Nawet nie wie, jak się na mój profil znalazł. Ale widać, że tak musiało być. Pierwsze spotkanie po miesiącu i tak się ułożyło wszystko, że teraz mieszkamy razem. Jechałem od tamtej strony, od Oleśnicy. Tutaj wyjeżdżał kierowca. Twierdzi, że mnie nie widział. Inni, którzy stali tutaj za nim i obok niego, jakoś mnie widzieli, nie wyjechali. No ten nie zatrzymał się tutaj. Wymusił pierwszeństwo, uderzyłem i przeleciałem przez samochód. Uderzyłem się w krawężnik, który tam jest po tamtej stronie. Uderzyłem w krawężnik. Spadłem blisko tego słupa, tej latarni. Kierowca ponoć nastolatek, 2 tygodnie miał prawo jazdy, jest za granicą, nie widziałem go ani raz, uciekł po prostu, do kary się nie zastosował, także myślę, że jeszcze długo go nie spotkam. Powiedziałem mu, jako przytomniał, dałem mu 10 przykazań napisanych, ty masz być Kowalski, ty masz się nie dać i koniec. No i tak mu do tej głowy pchałem
tą hardość, to życie, żeby się nie załamał. Przed wypadkiem Madafaka, a później nagle... Nie no, kawał ch**łem przed wypadkiem, no mimo tych jakichś tam wygranych na Polsacie, czy roli Ryszka Rilla, to takie największe sukcesy, no to jednak... Kurde. Kiedyś moje życie to było... Wyglądało tak. Awantury, wyjazdy na zadymy, pijackie burdy. O wszystkim mówić nie chcę, bo nie ma się czym chwalić. To jest wręcz... wręcz to jest wstyd. Come on baby, let me... Dzień dobry. Człowiek, który ma 1,86 m czy tam 7, ćwiczył aikido, taekwondo, karate, ciężary. Na raz trzeba go było na rękach nosić, trzeba go było umyć, trzeba go było przebrać. To był czerwiec, a my synu, na Boże Narodzenie będziesz miał w domu wszystko, co trzeba dla niepełnosprawnego. To masz ojca słowo. W urzędzie, jak mnie wygonili drzwiami, to wyłaziłem oknem, a jak nie oknem, to wykrzew kominem, a jak nie kominem, to wypierniczyłem dziurę w murze, żeby załatwić dla niego to wszystko. Tomek ma przerwany rdzeń kręgowy, tak? Czyli uszkodzony ma główny układ nerwowy, tak? Na poziomie TH4, TH5, tak? Czyli od tego poziomu piersiowego odcinka w dół jest niewładny, jest paraliżowany, tak? Nie ma czucia, nie potrafi ruszać tymi częściami ciała, tak? Wszystko, co powyżej, ma aktywne, czyli jest tak zwanym takim klasycznie paraplegikiem, tak? Czyli górna część ciała jest sprawna, dolna część ciała jest niesprawna. Zrobił duże postępy, tak? Jak go spotkałem pierwszy raz, to tak naprawdę nie potrafił się przesiąść z łóżka na wózek, tak? I z powrotem, tak? No, na dzień dzisiejszy, jak widzimy, no, to jest już żaden problem dla niego. Jakby wszyscy zaczęli mieszać tutaj, skamleć, no to rozpad by była. Jemu to by się udzieliło, on by się też ten... A tak to popatrzyli na mnie, że ja swój ból schowałem głęboko. Był on jest nadal, ale już ten... Tak są bardzo powiązani ze sobą, że kochają się, rozmawiają dużo. Jeszcze nie spotkałam tak naprawdę takiego człowieka jak pan Marian. Tata Marian ma w tym roku kończy 2 lipca 81 lat. Jest to niesamowicie pozytywny, otwarty, pogodny człowiek, wesoły, artysta, rzeźbiarz, muzyk, poeta. Pan Marian to mówi, że jestem jego narzeczoną, każdemu. Tata Marian miał współpracować z Czesławem Niemenem. Ja wychowany jestem na drzewie. Ja wygrałem casting z Czerwono-Czarnymi w 1962 roku. Swing. Tu mam do roboty dyliżans. Od kolegi dostałem. Pan Marian jest szalony. Kurde, tyle energii ma. Nie jeden... Pan w wieku 80 par lat, takiego ojca mieć to skarb. Tata Marian prowadzi nasze małe muzeum ludowe u Kowalskich. Robiłem to od 60 roku, to już tyle lat. I to jest 80% mojej pracy. Karuzela jest lata 60. Jest radocha. Jest Muzeum Chleba, jest Muzeum Piekarnictwa, Muzeum Kamienia, Kuźnia, Galeria, Muzeum Żelazek, Muzeum Zegarów. I wtedy tego wszystkiego się nazbierało. Jeżeli chodzi o muzeum, to udało mi się to doprowadzić, bo wielu krakało, że a nie uda się, a po co, abyś sprzedał, to byś miał pieniądze. Ja mówię, weźcie kochany homon, to na łeb dam ci za darmo. A tak jest moje powołanie i udało się to temu. I nie ma co się szczypać, trzeba działać jak się może. Dla dzieci mam, bo dzieci lubią broń, zakładam im hełm,
dostają i siadają na siedzeniach, prawda, i sobie robią zdjęcie. Mimo tego, że jestem po wypadku i wiadomo, że człowiek najchętniej by, nie zawsze, ale często, najchętniej by to wszystko rzucił i dał sobie już spokój, bo to męka, bóle i tak dalej, te wszystkie ćwiczenia, ta walka o to lepsze jutro, to jednak wyjścia nie ma i muszę, w pewnym sensie jest to teraz, Tomek Kowal-Kowalski ma taki obowiązek grać do końca w tym filmie. W jej myślach każdy równy jest. Na końcu potrafi w końcu obserwować świat, to co się wokół niego dzieje. Potrafi w końcu rozumieć ludzi, tak jak powinienem to był zrobić dawno temu, jeszcze przed wypadkiem, kiedy byłem sprawny, silny, trenujący, wysportowany. Teraz bardziej ja potrzebuję pomocy niż jestem w stanie od siebie coś dać. A mówią na nią pani śmierć. Zostałem być może ukarany w pewnym sensie, żeby mi dać do zrozumienia, chłopie, no trzeba cię tak uspokoić i powstrzymać, żebyś przewartościował troszeczkę swoje życie. To, że Tomasz jeździ na wózku, to w ogóle mi nie przeszkadza. Wiedziałam, co robię i jakie będą, wiadomo, konsekwencje, i że pomoc Tomkowi codzienna, ale to nie ma znaczenia. W związku tak jest, że się trzeba pomagać sobie nawzajem. No, czym mnie ujął? To jest swoją szczerością, że jest taki prawdziwy. No i tym, że tak potrafi kochać. Mam dwóch synków. Starszego Natana, lat 17, i Eryczka, 4 lata. Synkowie mają różne mamy. No czasami tak to życie się układa, a już w szczególności z artystami rozrywkowymi. Natan mieszka ze mną, Eryczek mieszka z mamą, ale mamy fantastyczny kontakt. Jeden raz, troszeczkę jeszcze mocy. Dobra? Chcesz, to chcesz. Za to obokam. Oj, ślicznie. Zacząłem jakoś coraz lepiej się czuć. Wracałem już na scenę i zauważyłem, że na Facebooku w szczególności mam tam swój profil i zaczęło tam mnie bardzo dużo ludzi wspierać, pisać do mnie, cieszyć się z tych moich postępów. Ludzie widzieli, jak od Must Be The Music moja ta historia się zmieniła. Strasznie ich to zaczęło cieszyć, że mimo wszystko, mimo tego właśnie takiego upadku, nie dość, że fizycznego, to jeszcze moralnego, człowiek się dźwignął i jednak masa ludzi od początku wygranej w tym talent show po dziś dzień jest przy mnie. Każdy cios cegłą na mur. Tak naprawdę to nigdy nie słuchałam rocka, ale odkąd to Tomka poznałam, to na każdy koncert jeździmy razem i uwielbiam go słuchać. Nie bój się mnie, nie chowaj się! Już krew buzuje żyły rwą. Po wypadku jakieś próby nagrania materiału mieliśmy już bardzo szybko, bo to bodajże pół roku po wypadku już starał się tam walczyć o ten głos, o to wszystko, ale teraz z perspektywy około 2 lat po wypadku, no, ma najlepszą formę wokalną, to jestem w stanie powiedzieć i usłyszeć. Zniszczyłeś! Wzmocnił się fizycznie, to na pewno, głos mu się wzmocnił, ciało, myślę, że też mentalnie. Jest stary Kowal. Pokonam cię! Ludzie właśnie chcą przychodzić na te koncerty, bo chcą zobaczyć kolesia, który po takim wypadku jednak dalej koncertuje. No bo patrząc na nasz kraj, to no chyba ja i Monika Kuszyńska jesteśmy takimi artystami, którzy powiedzmy szerzej gdzieś na wózku
na wózkach występują mimo wszystko. No ale jeszcze kurde coś wymyślę, żeby Polak na wózku przeszedł do historii. Dzień dobry. No który ojciec by nie był dumny, że syna, który mimo takiego, prawda, takiego obrotu sprawy w życiu nie załamał się i jest sobą. Ale ładnie chodzi. Nie mówię, że nie, bo wierzę w to, że wstanę, ale to raczej jest odległa przyszłość. Same ćwiczenia przypuszczam, że mnie nie podniosą, natomiast liczę na to, że nauka w końcu coś odkryje, jeszcze dożyję tej chwili i będę mógł skorzystać. A jak nie załamiemy się, dopóki ja żyję, a jeżeli trzasnę w kalendarz, to jest normalka, to jemu zostało to żelazne stwierdzenie synu. Nie daj się w życiu i koniec. To jest nieważne, czy człowiek jest na wózku, czy jest w zdrowym ciele. Liczy się tak naprawdę sam człowiek. Najważniejsze jest to, że wciąż jest między nami, że możemy z nim rozmawiać, że żyje. W 2017 roku kierujący pojazdami spowodowali 28 359 wypadków. Aż 26,2% z nich to wypadki, których przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Tak też niestety było w przypadku Tomka. W ubiegłym roku w wypadkach spowodowanych przez kierowców w wieku od 18 do 24 lat zginęło 468 osób, a ponad 7 tysięcy zostało rannych.